Dzisiaj z braku ciekawszych tematów postanowiłem się pochwalić nową rzeczą, która trafi do mnie za kilka dni. Zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego filmu, chciałem jak zwykle zaprosić tych, którzy jeszcze nie widzieli wywiadu z chaosem, do obejrzenia wywiadu z chaosem. Link jak zwykle znajdziecie w opisie pod filmem. Dobra, to teraz przechodzimy do tego, czym to się chciałem pochwalić. Za parę dni do mojego parku technologicznego trafi kamera. Kamera sportowa, mała, niedroga, za to taka, która rozwiązuje znaczną część moich problemów. Nie jestem takim youtuberem prawdziwym, że tak powiem, bo robię to dopiero od bardzo niedawna, ale robienie tego telefonem komórkowym, dodatkowo z zapchaną kartą pamięci, jest mocno irytujące, dlatego udało mi się załatwić dla siebie właśnie wspomnianą kamerę sportową. Nie jest to GoPro, bo GoPro kosztuje 2000, a że tak powiem, nie wiążę jeszcze za bardzo swojej kariery życiowej z YouTube'em i z internetem, więc zacząłem od czegoś dużo tańszego, ale przynajmniej spełniającego moje wymagania. Czyli może nagrywać długo, ma odpowiednią rozdzielczość, ma odpowiednio dużo pamięci, no i oczywiście jest wodotrwałe, co to w ogóle za słowo? Jest wodoszczelne, jest ciężkie do zniszczenia i odporne na kiepskie warunki pogodowe, więc generalnie wszystko, co może się stać przy mnie ze sprzętem elektronicznym, będzie tutaj uwzględnione. Mam jakiegoś po prostu pecha. Pamiętam, kiedyś telefon wpadł mi do kibla, jeszcze wcześniej rozbiłem inny, po prostu wypadł mi z kieszeni i pękł ekran, jedna klawiatura, powypadały mi przyciski, z lampą zbiłem klosz głową, więc no generalnie mam jakiegoś takiego pecha, więc wolę mieć coś, co wytrwa moją pierdołowatość. No, to tyle. Ja dalej odpoczywam. Jutro zaczyna się nowy tydzień. Nie ma w nim, przynajmniej tak mi się wydaje, nie będzie w nim nic ciekawego, więc może będzie trochę więcej luzu. I co? To tyle ode mnie w tą technologiczną niedzielę. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.